Lewica prezentuje bardzo różne poziomy głupoty, ale tutaj został przebity sufit. Gdyby ktoś nie znał, no ciężko znać. Monika Falej to jest poseł Lewicy, prawniczka. Gdyby ktoś nie wiedział, co to jest, to chyba, że trzeba się do niej zwracać, że jest kobietą, bo trzeba specjalnie widocznie oznaczyć. I pisze pani, była na jakiejś kontroli i pisze, że znalazła broń. I się pyta, czy to jest prawdziwa broń. No to posłuchajcie. Straszliwego kłamstwa jeszcze nigdy nie widziałem w życiu. Aby mówić, że plastikowa zabawka, karabin na gumowe strzałki był bronią palną? Jak nisko trzeba upaść? Jak brakuje pani argumentów, pani poseł? Atakuje pani nas przez zabawkę? To może jeszcze gąbkowy miecz jest narzędziem zbrodni. A drewniany miecz czy ksenia...